Ernst Gombrich, krótka historia świata, rozdział 13, o nowych wojownikach i nowych walkach. Aleksander wyprawiał się tylko na wschód, chociaż słowo tylko niezupełnie jest tu na miejscu. To, co należało na zachód od Grecji, wcale go nie kusiło. Tych parę fenickich i greckich kolonii i kilka gęsto zalesionych półwyspów zamieszkiwanych przez ludy rolnicze, twarde, ubogie i bitne. Jednym z tych półwyspów była Italia. Tym mianem posługujemy się, mówiąc o dawnych dziejach późniejszych Włoch. A jednym z owych rolniczych ludów są Rzymianie. Państwo, które później miało zostać cesarstwem rzymskim w czasach Aleksandra Wielkiego, obejmowało zaledwie niewielki skrawek ziemi w sercu Italii, a Rzym był małym miastem z ulicami pełnych zaułków, otoczony mocnymi murami. Mieszkańców miał wszakże dumnych. Rzymianie dużo i chętnie opowiadali o swojej wielkiej historii i wierzyli, że czeka ich wielka przyszłość. Z upodobaniem wywodzili swoje dzieje od starożytnych Trojan. Lubili opowiadać o Eneaszu, który uciekł z Troi do Italii. Potomkami Eneasza byli bliźniacy Romulus i Remus, spłodzeni przez boga wojny Marsa, a wykarmieni mlekiem i wychowani w lesie przez prawdziwą wilczycę. I to Romulus założył Rzym, jak głosi legenda. Podaje nawet datę, w 753 roku przed Chrystusem. Od tej daty Rzymianie liczyli czas, tak jak Grecy według olimpiad. Mówili tego a tego roku od założenia miasta. Według tej rachuby rzymski rok setny na przykład odpowiadał naszemu rokowi 653 przed Chrystusem. Z praczasów swojego małego miasta Rzymianie opowiadali jeszcze wiele pięknych historii o królach łaskawych i niedobrych, o walkach z sąsiednimi miastami, chciałby się wręcz powiedzieć wioskami. Siódmy i ostatni król rzymski, Tarkwiniusz, pyszny, został podobno zamordowany przez pewnego arystokratę Brutusa. Później rządzili arystokraci zwani patrycjuszami, którzy byli kiedyś kimś w rodzaju ojców miasta. Nie myśl jednak, że istnieli w tamtych czasach prawdziwi mieszczanie. Byli to raczej zamożni chłopi, którzy posiadali rozległe pastwiska i pola. Tylko oni mieli prawo wybierać miejskich urzędników, od kiedy nie było już królów. Najwyżsi urzędnicy w Rzymie nazywali się konsulami. Zawsze urzędowali we dwóch i tylko przez rok. Potem musieli złożyć urząd. Poza patrycjuszami byli naturalnie jeszcze inni mieszkańcy. Nie mieli już jednak słynnych przodków ani tylu pól i nie należeli też do arystokracji. Nazywano ich plebejuszami. Stanowili niemal odrębną kastę, podobnie jak w państwie indyjskim. Plebejusz nie miał prawa poślubić patrycjuszki, a tym bardziej zostać konsulem. I nie mógł nawet głosować podczas zgromadzenia ludowego na podmiejskim polu marsowym. A że tych plebejuszów było dużo, a do tego byli ludźmi równie nieustępliwymi i o takiej samej żelaznej woli jak patrycjusze, nie pozwalali tak sobą rządzić jak łagodni Indusi. Nieraz grozili, że opuszczą miasto, jeśli nie będą lepiej traktowani i nie otrzymają udziałów w zdobywanych polach i pastwiskach, które patrycjusze do tej pory zatrzymywali dla siebie. Po wiekach nieugiętych zmagań plebejusze wywalczyli sobie w końcu dokładnie takie same prawa, jak w prawie rzymskim mieli patrycjusze. Z dwóch konsulów jeden musiał zostać patrycjuszem, musiał być patrycjuszem, a drugi plebejuszem. To było sprawiedliwe. Koniec tej długiej i żmudnej walki przypadł mniej więcej na czasy
Aleksandra Wielkiego. Teraz możesz już sobie tylko wyobrazić, jakimi ludźmi byli Rzymianie. Nie potrafili myśleć tak szybko jak Ateńczycy, ani nie byli takimi wynalazcami. Nie znajdowali takiego upodobania w pięknych rzeczach, w budowlach, posągach i pieśniach. Rozważań nad światem i życiem również nie uważali za zbyt ważne. Ale jeśli już coś postanowili, to zrobili. Nawet jeśli miało to trwać 200 lat. Bo byli prawdziwymi, z dawien dawna zasiedziałymi rolnikami, a nie ruchliwymi żeglarzami jak Ateńczycy. Ich własność, ich stada i ich ziemię, o to się troszczyli. Nie za wiele jeździli po świecie, nie zakładali też kolonii. Kochali ojczystą ziemię i swoje miasto. Chcieli, żeby to miasto było potężne i dla niego robili wszystko. Za nie walczyli i za nie umierali. Poza ziemią rodzinną jeszcze jedno było dla nich ważne. Ich prawo. Nie prawo słusznej sprawiedliwości, wobec którego wszyscy są równi, ale prawo stanowione, skodyfikowane. Ich ustawy zostały wyryte na 12 spiżowych tablicach i wystawione na rynku. Wszystko, co było tam napisane, w skąpych i poważnych słowach obowiązywało, bez wyjątku i bez litości czy łaski. Bo były to prawa ich starożytnej ojczyzny i już chyba dlatego musiały być dobrymi prawami. Istnieje wiele pięknych, starych historii opowiadających o tej miłości Rzymian do swojej ojczyzny i o ich wierności prawu. Historii o ojcach, którzy bez zmrużenia oka skazywali własnych synów na śmierć, bo tak nakazywało prawo. Historii o ludziach, którzy podczas bitwy czy w niewoli bez wahania poświęcali się dla rodaków. Te historie nie muszą być do końca prawdziwe, ale świadczą o tym, że to Rzymianie w ocenie człowieka przede wszystkim zwracali uwagę na jego twardość i surowość wobec siebie i wobec innych wtedy, gdy chodziło o prawo i ojczyznę. Żadne nieszczęście nie mogło tych Rzymian złamać. Nie poddali się nawet wtedy, gdy w 390 roku przed Chrystusem ich miasto zostało zdobyte i spalone przez Galów, najeźdźców z północy. Odbudowali je, umocnili od nowa i stopniowo podporządkowywali sobie małe sąsiednie miasta. W czasie po Aleksandrze Wielkim małe wojny z małymi miastami już im nie wystarczyły. Zaczęli poważnie podbijać cały półwysep, ale nie jednym wielkim pochodem triumfalnym, jak to zrobił Aleksander, tylko powolutku, kawałek po kawałku, miasto po mieście, kraj po kraju. Z całym uporem i nieustępliwością, która była ich naczelną cechą, zwykle odbywało się to tak. Rzym stał się potężnym miastem, więc inne miasta Italii zawierały z nim przymierza. Rzymianie chętnie na takie sojusze przystawali, a gdy się zdarzało, że sprzymierzeńcy byli innego zdania niż oni i nie chcieli ich słuchać, wybuchała wojna. Najczęściej zwyciężały rzymskie kompanie zwane legionami. Pewnego razu jedno z miast w południowej Italii wezwało na pomoc przeciw Rzymianom władcę i wodza greckiego Pyrrusa. Nadciągnął on ze swoimi słoniami bojowymi, czego się Grecy nauczyli od Indusów, i pokonał rzymskie legiony. Ale tylu jego ludzi poległo, że podobno powiedział: jeszcze jedno takie zwycięstwo, a będziemy straceni. Stąd do dziś mówimy o Pyrrusowym zwycięstwie, jeśli zostało okupione zbyt wielu ofiarami. Pyrrus rzeczywiście szybko opuścił Italię i Rzymianie zostali panami całej południowej części kraju. Ale i tego było im za mało. Chcieli podbić Sycylię, wyjątkowo urodzajną wyspę, gdzie zboże rosło wspaniałe. Były tam także bogate kolonie greckie, ale Sycylia w tych czasach nie należała do Greków, tylko do Fenicjan. Jak pamiętasz, Fenicjanie
jeszcze przed Grekami wszędzie zakładali faktorie i miasta, przede wszystkim w Hiszpanii i Afryce Północnej. Takim północnoafrykańskim fenickim miastem była Kartagina, położona dokładnie naprzeciwko Sycylii, najbogatsza i najpotężniejsza w całym regionie. Zamieszkiwali ją Fenicjanie, w Rzymie zwani Punijczykami. Pływali daleko na swoich statkach, wożąc towary morzem, stąd tylko i dotąd, dokąd się tylko dało. A że na Sycylię mieli blisko, przywozili sobie stamtąd zboże. Kartagińczycy stali się zatem pierwszymi wielkimi przeciwnikami Rzymian i to bardzo groźnymi. Zwykle nie walczyli sami inaczej niż Rzymianie, ale mieli dość pieniędzy, żeby zapłacić obcym żołnierzom, żeby walczyli za nich. W wojnie, która wybuchła teraz na Sycylii, początkowo zwyciężali przede wszystkim dlatego, że Rzymianie nie mieli okrętów ani nie nawykli do tego, by pływać po morzu i na morzu walczyć. Na budowie okrętów też wcale się nie znali. Lecz kiedyś kartagiński okręt osiadł na mieliźnie u wybrzeża Italii. Posłużyli się nimi jako wzorcem i w ciągu 2 miesięcy zbudowali z ogromnym pośpiechem wiele takich okrętów. Wydali na nie wszystkie pieniądze z tą nową flotą pokonali Kartagińczyków, którzy teraz musieli im oddać Sycylię. Było to w roku 241 przed Chrystusem. Ale walka między obydwoma miastami dopiero się zaczęła. Kartagińczycy pomyśleli sobie, skoro odebrali nam Sycylię, to podbijemy Hiszpanię. Tam nie było Rzymian, tylko dzikie plemiona. Rzymianie jednak i na to nie chcieli pozwolić. Lecz Kartagińczycy mieli w Hiszpanii wodza, którego syn Hannibal był kimś zupełnie wyjątkowym. Dorastał wśród żołnierzy i znał wojnę jak mało kto. Głód i chłód, upał i pragnienie, maszerowanie całymi dniami i nocami, do tego wszystkiego nawet nawyk od dawna. Był dzielny, umiał rozkazywać, był sprytny, jeśli chciał wroga przechytrzyć, a niesłychanie twardy, jeśli chciał go wziąć pod but. Żaden karierowicz, tylko człowiek, który na wojnie rozważał wszystko jak dobry szachista. Podobno był dobrym Kartagińczykiem. Nienawidził Rzymian, którzy chcieli rozkazywać jego miastu. A teraz, kiedy Rzymianie zaczęli się jeszcze wtrącać w Hiszpanii, miara się przebrała. Na czele ogromnej armii opuścił Hiszpanię, zabierając ze sobą słonie bojowe. Była to straszliwa broń. Przemaszerował z nimi przez całą Francję, wtedy zwanej Galią, przez góry i rzeki i w końcu przez Alpy, aby dotrzeć do Italii. Prawdopodobnie przeprawił się przez przełęcz, która dziś nazywa się Mont Cenis. Sam kiedyś tamtędy szedłem, teraz biegnie tam szeroka, bardzo kręta droga. Ale jak ludzie w tamtych czasach przedostali się przez dzikie bezdrożne góry na drugą stronę, to trudno pojąć. Są tam niedostępne doliny, strome urwiska, śliskie zbocza porośnięte trawą. Nie chciałbym przeprawiać się tamtędy ze słoniem, a tym bardziej z 37. W dodatku był już wrzesień i w górach leżał śnieg. Hannibal jednak utorował drogę sobie i swojemu wojsku i wkroczył do Italii. Rzymianie stawili mu czoło. W krwawej bitwie pokonał ich wojska. Gdy druga rzymska armia napadła w nocy na jego obozowisko, Hannibal uratował się podstępem. Stado wołów przywiązał do rogów płonące pochodnie i spędził zwierzęta ze zbocza góry, na której stał obóz. W ciemności Rzymianie myśleli, że to żołnierze Hannibala idą z pochodniami i ruszyli za nimi. Kiedy ich dopędzili, zobaczyli, że to woły. Ależ musieli mieć miny. Rzymianie mieli bardzo mądrego wodza o imieniu Quintus Fabius Maximus, który unikał konfrontacji z Hannibalem. Uważał, że Hannibal w obcym kraju na pewno straci kiedyś cierpliwość i popełni jakieś głupstwo.
Ale Rzymianie nie chcieli czekać. Szydzili z Quintusa Fabiusza, nadali mu przydomek Cunctator, to znaczy opieszały, zwlekający, i zaatakowali Hannibala pod miejscowością o nazwie Cannae. I zostali straszliwie rozgromieni. Poległo wtedy 40 tysięcy Rzymian. W tej bitwie w 216 roku przed Chrystusem Rzymianie ponieśli najsramotniejszą klęskę. Mimo to Hannibal nie ruszył wtedy na Rzym. Był ostrożny. Chciał zaczekać na posiłki z ojczyzny i to go zgubiło, bo Kartagińczycy nie przysłali nowych oddziałów. A jego własne zwolna dziczały, plądrując i grabiąc italskie miasta. Rzymianie odczuwali przed nimi taki lęk, że już go nigdy więcej bezpośrednio nie atakowali. Powołali wszakże wszystkich mężczyzn do służby wojskowej. Wszystkich, nawet bardzo młodych chłopców i niewolników. Każdy mężczyzna w Italii stał się żołnierzem. I nie byli to tylko najemnicy w armii Hannibala. To byli Rzymianie. Wiesz, co to znaczy. Walczyli z Kartagińczykami na Sycylii i w Hiszpanii, a kiedy nie mieli za przeciwnika Hannibala, zawsze zwyciężali. W końcu Hannibal po 14 latach musiał wrócić z Italii do Afryki, bo był potrzebny rodakom na miejscu. Rzymianie pod dowództwem Scypiona ruszyli bowiem w kierunku Kartaginy i tę bitwę Hannibal przegrał. W 202 roku przed Chrystusem Rzymianie pokonali Kartaginę. Kartagińczycy musieli spalić całą swoją flotę i zapłacić ogromne odszkodowania wojenne. Hannibal musiał uciekać, a potem zażył truciznę, by nie dostać się do rzymskiej niewoli. Rzym po tym zwycięstwie stał się tak potężny, że podbił również Grecję, która znajdowała się jeszcze pod władzą Macedończyków, ale była jak zwykle skłócona i rozdarta. Z Koryntu Rzymianie zabrali najpiękniejsze dzieła sztuki i spalili miasto. Rzym rozszerzał swoje granice także na północ, na kraj Galów, którzy go 200 lat wcześniej zniszczyli. Rzymianie zdobili tereny dzisiejszych północnych Włoch. Niektórym jednak to było wciąż za mało. Nie mogli znieść, że Kartagina w ogóle jeszcze istnieje, zwłaszcza o jednym patrycjuszu, Kantonie, słynącym z nieugiętości, choć skądinąd prawym i zacnym. Opowiada się, że podczas narad w rzymskim senacie powtarzał przy każdej okazji, a także bez okazji: poza tym uważam, że Kartaginę należy zniszczyć. W końcu Rzymianie to zrobili. Pod jakimś pretekstem zaatakowali Kartaginę. Mieszkańcy bronili się rozpaczliwie, gdy Rzymianie zajęli miasto, jeszcze przez 6 dni musieli walczyć na ulicach o każdy dom. Ale potem wszyscy Punijczycy byli albo martwi, albo wzięci do niewoli. Domy zostały zburzone, a miejsce, na którym kiedyś stała Kartagina, wyrównane z ziemią, zaorane i posypane solą, żeby już nigdy nic tam nie wyrosło. Było to w roku 146 przed Chrystusem. Miasto Hannibala przestało istnieć. Najpotężniejszym miastem ówczesnego świata został Rzym. Koniec rozdziału 13.